w sprawie pana profesora Barszczaszewskiego, który jest partnerem pani profesor Gesine Schwann, znanej z tego, że wypowiedziała się jakoby zakazy języka polskiego polskim dzieciom i rodzicom w Niemczech były legalne. Napisałem list, ażeby zajął się sprawami polskich dzieci w Niemczech i że będzie mu przysługiwał również tytuł profesora w Polsce, ponieważ podejrzewałem, że taki tytuł posiada on również w Niemczech. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec znalazłem życiorys pana profesora Bartoszewskiego z czterema literkami prof i kropką, tak jak to się pisze w języku niemieckim. Zacząłem jednak podejrzewać, że ten tytuł nie musi być tytułem legalnym. Pomyślałem, że nadarza się okazja, ażeby pan profesor zareagował w sprawie dyskryminacji polskich dzieci i rodziców w Niemczech, a Niemcy nadali mu tytuł profesora, który prawdopodobnie mu się należy za jego wszystkie zasługi. Tak się jednak nie stało. Napisałem list do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, jak i do sekretariatu profesora Bartoszewskiego, skąd otrzymałem dość szybko mailem odpowiedź, że nie jest on profesorem. Sygnowany jednak profesor Bartoszewski przez jego sekretarza w mailu, który dotarł do mnie w dobrej jakości i jest umieszczony również w tym filmie. Na mój wniosek do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący korekty stanu faktycznego, tak, że niemiecki rząd miał dwie możliwości, albo nadania panu Bartoszewskiemu tytułu profesora lub wykreślenie czterech liter z rządowej strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otrzymałem po kilku miesiącach odpowiedź, w zasadzie tylko jedno zdanie, że niewłaściwa interpretacja zapisu na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest już wykluczona po odpowiednim dopasowaniu, w domyśle, dopasowaniu do stanu faktycznego. Nie wiedziałem, co to zdanie znaczy i sprawdziłem jeszcze raz, jak wygląda strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Okazało się, że skorygowano i wykreślono tytuł profesora panu ministrowi Bartoszewskiemu. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że pan profesor Bartoszewski nie jest profesorem zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Jest to bardzo przykre, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich innych osób, które poczuły się zawiedzione, oszukane przez niemieckich polityków, niemieckich działaczy, niemiecki rząd, który przez wiele lat utrzymywał swoich polityków w przekonaniu, że pan profesor Bartoszewski jest profesorem. Zostało to w tej chwili skorygowane. Jest on tylko panem Bartoszewskim. Jest on tylko ministrem Bartoszewskim, który nie zajmuje się sprawami dyskryminacji polskich dzieci i Polaków w Niemczech, pomimo że jest to jego zadanie.